Hej, ucieczka do raju. Słuchajcie, przyszliśmy sobie ponurkować i zobaczcie, co spotkaliśmy. Oprócz tej krówki tutaj, która się boi, to taką ciekawostkę. Witam, witam. Słuchajcie, będzie ciekawie, bo to, co zazwyczaj myśleliśmy, że jest bardzo niebezpieczne, oni właśnie to obierają i jedzą. No i właśnie mam część tego czegoś ze środka. It's from inside, right? Yes. Okej, okay, so... Wygląda jak kupa dużego szczura albo nie, kota. Nie wygląda to ciekawie i będzie to moje kolejne niesamowite doświadczenie. Tuż po balucie jaszczurce. To jest niezłe. Jadą jeszcze robaki, ale to jest, powiem wam, wykraczające poza moje możliwości. Poza robaki. Dawaj, to jest dobre. To pewnie nie? Podobne do saluaki jest. Okej. Okay. Smacznego. Rybno-saluakowe? Powiem wam, że niezłe. To okay. Z ryżem jest dobre, takie rzeczy z ryżem powinno się jeść. Z jajeczkiem jeść, bo... też by było dobre. Schabowym? You want to try it? Nie, nie chce mi się teraz, ja nie jestem głodny. Ja też bym najedł. Czekaj, no. Czekaj, idę pokazać tu jeszcze. Siema chłopaki! Hej! Ucieczka do raju. Kumusta. Chłopaki wzięli małą krowę do wykąpania w morzu. A tutaj jeszcze są dwie dodatkowe krowy, zobaczcie. Idę na chwilę, o jaka fajna woda. O, tutaj zobaczcie, tutaj wyłowili właśnie te czarne. Hello. Czego my się boimy? Hi. Sorry, we just... You're not afraid? What? You're not afraid? Dangerous? No. No? Okay. She know how to do it, but I would be very afraid. Okay, I go to clean out. Proszę, czy mogą być krowy? Zobaczcie, jakie niespodzianki. 50 metrów od domu. 50 metrów od domu. Hello. A, spokojnie, żeby ich nie przestraszyć, nie? Yeah, we're gonna be easy. No, zobaczcie, jak myją krówki. A my zaraz pływamy tutaj, nie w ogóle. Tak, my zaraz będziemy pływać. No, może doją. Tak, chyba je po prostu myją. Are you cleaning? Cleaning, yeah? Okej. Okay. Dobra, może nie będzie ten, bo jakoś mogą się spłoszyć czy coś. Jeszcze popłyną do Dumagieta. No, takich jeszcze atrakcji nie widziałem koło domu. 50 metrów od domu, zobaczcie, słuchajcie. Sobie, biała plaża, piękna woda, krowy, wpadajcie na Filipiny. Jeść, co chcecie, nie? Krowy czy tam cokolwiek. Zobaczcie, byłem w sumie najedzony, a tu jeszcze atrakcje mnie spotkały. Właśnie na brzegu. Dobra. Myślałem, że to saluaki. Słuchajcie, zaraz wypływamy. Tak. I będziecie mieli dużo ciekawych rzeczy. Podwodnych. Także idziemy pływać. A w ogóle całą noc nie spaliśmy, bo... Mieliśmy występ w audycji radiowej, później byliśmy grać w tenisa, także ogólnie jesteśmy lekko nieogarnięci życiowo, ale postanowiliśmy w tym właśnie nieogarnięciu całym iść jeszcze podwodny świat zwiedzić i jakiś film nagrać, także takie niespodzianki, nie? Wszystko co najlepsze, moi drodzy, wszystko co najlepsze. I co najgorsze też, także dla tych, co szukają najgorszego, też mamy co nieco. Dobra, do następnego ujęcia.